Na 3-4 ćwiczymy okrzyk witający wiosnę. Uwaga! 3-4! Bardzo pięknie. Słuchajcie, jesteśmy prawie gotowi. Dotarł kolejny nasz gość. Jest razem z nami. Dzień dobry. Zobaczcie, jaki pan prezydent jest mądry. Jaki to mądry mężczyzna. Rękawiczki, szalik, czapka. Tak trzeba chodzić, tak? A jak już przywitamy wiosnę, to pan prezydent rzuci i szalik, i czapkę, i rękawiczki. Panie prezydencie, obrzydła panu zima? Tak, tak. Obrzydła panu prezydentowi zima. Najbardziej zaczekiwana w pół roku wreszcie się pojawiła. Zatem witamy wiosnę. Magda Sinek-Majewska. Trąbki w dłonie, kochani, trąbki w dłonie. Wszyscy nas słyszą. 3, 4. Korowód, słuchajcie, korowód równiutki, piękniutki. I będziemy maszerowali na plac artystów. Chłopcy, nie możemy iść tak samo. Hej! Po raz kolejny Radio Kielce wraz z mieszkańcami Kielc postanowiło przywitać wiosnę i to przywitanie tradycyjnie jest na ulicy Sienkiewicza. Najbardziej aktywne są przedszkolaki, dzieci zrobiły marzanny już po raz kolejny, ale te marzanny nie będą topione, nie będą palone. Postanowiliśmy, że to będzie wszystko zgodnie z ekologią. Trafią one do galerii Tycjan przy ulicy Sienkiewicza. Tam będzie można je zobaczyć, tam będą kupony i będzie można zagłosować na te marzannę najładniejszą. Na tę wiosnę czekamy już tak długo, już myślę, że wszyscy są zniecierpliwieni. A kiedy przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Ma pan jakieś wiadomości? Co do informacji, które przekazują synoptycy, to niestety nie mam dobrych wiadomości, bo przyszły tydzień cały jeszcze na minusach i jeszcze z opadami śniegu, jak sobie właśnie podglądałem. Natomiast najważniejsze jest to, żeby obudzić wiosnę w sobie i poszukanie sposobów na to, na odnalezienie jakichś takich pokładów optymizmu, to jest to. No to ciągi kieleckie witają wiosnę jak co roku. Tutaj na tym placu, czyli jesteśmy jednym ze sponsorów tej akcji. No i promujemy nasz wyrób, naszą wodę i to, co robimy, czyli działania, które podejmujemy, żeby ta woda była dobra, czysta i smaczna. Pochwalmy się troszkę parametrami tej wody, bo niektórzy mówią, że nasza woda z wodociągów kieleckich z kranu jest lepsza niż niejedna mineralna. To prawda? No prawda, oczywiście, nawet na naszych rachunkach za wodę z tyłu drukujemy tam, jakie składniki zawiera i można sobie porównać z wodami stołowymi, może nie z mineralnymi, ale z wodami stołowymi i czasami ta nasza woda z kranu ma lepsze parametry jak wody stołowe sprzedawane ogólnie.